Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Proszę Państwa, kontynuujemy cykl dotyczący nowego prawa zamówień publicznych. Tak jak Państwo wiedzą, weszło ono w życie 1 stycznia 2021 roku, no i zaczęło obowiązywać, zaczęły nowe obowiązki obowiązywać również zamawiających. Tym razem skupimy się na kwestii związanej z planem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kto musi taki plan przygotować, w jakim terminie, co taki plan powinien zawierać? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, nowe prawo zamówień publicznych zobowiązuje dwa rodzaje podmiotów, które będą musiały taki plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przygotować. Będą to po pierwsze jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty, państwowe jednostki organizacyjne. Te dwa podmioty zostały zobowiązane co do zasady, żeby taki plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywać. To jest ich obowiązek. Natomiast tak jak Państwo zapewne wiedzą, zamawiający mogą takie plany przygotowywać również z własnej inicjatywy. Natomiast tych dwóch rodzajów zamawiających musi ten plan przygotować obowiązkowo. Co będzie w takim planie? Po pierwsze, przedmiot zamówienia musi być w takim planie. Po drugie, rodzaj zamówienia z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi. Musi być przewidziany tryb, jaki będzie obowiązywał w tych postępowaniach, czyli jaka będzie procedura udzielenia zamówienia publicznego, orientacyjna wartość tego zamówienia oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Proszę pamiętać o tym, że ten katalog elementów, które znajdują się w planie postępowań, jest katalogiem otwartym, to znaczy zamawiający może dodać również inne informacje, które są z jego punktu widzenia istotne dla zamawiającego i pewnie też i dla wykonawców, którzy będą brali udział w postępowaniu. W jakim terminie należy przygotować ten plan? Plan należy przygotować w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez tą jednostkę, przez tego zamawiającego. Pamiętajmy o tym, że chodzi o to, zaakceptowanie i przyjęcie budżetu na dany rok finansowy. I ten plan postępowań będzie dotyczył tego właśnie okresu, tego danego roku finansowego. Ponadto ważna rzecz to to, że ten plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie musiał być ogłoszony. Będzie on ogłoszony w biuletynie zamówień publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego. Pamiętajmy o tym na koniec, że te plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego muszą być aktualne. A co oznacza tyle, że jeżeli jakieś zmiany planuje zamawiający, to również o nich powinien ogłosić w tym planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, czyli zmienić ten plan, zaktualizować. Ta aktualizacja również podlega ogłoszeniu w biuletynie zamówień publicznych, jak i na stronie internetowej zamawiającego. Proszę pamiętać o tym, że te nie wszystkie informacje będą mogły i będą musiały być w planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem jeżeli będzie wymagana ochrona informacji niejawnych albo istotny interes bezpieczeństwa państwa, to te elementy zamówień publicznych nie muszą być wchodzić do tego planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie zamieszcza się bowiem tych postępowań. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny KIO24.org. Do usłyszenia.